Yeah, I mean, we are five in the team in total. You know, I got a few webmasters and stuff like that, and Natasha, you know, secretary, looking after a lot of the paperwork and sponsors and stuff. Got my two mechanics and myself. So in general, I really enjoy my racing and the business with the speedway. Still, I try to be as much a professional as possible, you know, and get the best out of it. Najpierw, żeby wyjechać ze stadionu, to musimy spakować motocykle, cały osprzęt. Wtedy jedziemy na zawody. To zależy, nieraz ja kieruję, nieraz Michał kieruje po powrocie. Przyjeżdżamy na stadion, rozpakowujemy busa, robimy cały osprzęt, wystawiamy. Ja zajmuję się z przodu sprzęgłem, gaźnikiem, a Michał robi... Moja funkcja to jest regulacja tylnego łańcucha, zmiana koła, zmiana przyłożenia. Nie, trzymajmy dmuchawy. Co tam jeszcze do tych obowiązków? No generalnie jest tak, że jeśli widzę, że kolega jest bardziej zajęty, nie ma czasu czegoś zrobić, to że tak powiem, staram mu się pomóc w jakichś obowiązkach, żeby to wszystko miało ręce. Każdemu pomaga. Tak, dokładnie. Że tak powiem, żeby to miało ręce i nogi. Żeby nie było sytuacji, że jakieś, że tak powiem, z naszej winy coś się przydarzyło w motocyklu, czyli jakiś defekt. Tego staramy się unikać i każdy mechanik wie, co robić. Się unikać i wie, co generalnie ma robić. Well, I'm not as many people we are nowadays than we was in the Grand Prix. You know, we were about up to 10 people in total. But I love the team we are now. We're really trying to have fun, you know. We also make mistakes, you know, but we analyze all the time, you know, and then we get out of it. We talk about it afterwards and then we move on to the next one. I really, really try to have fun with the boys, you know, and we have fun when we're 100% professional, and when we score the points, then we all can have a good time. Czasami jest tak, że jednak ta trzecia osoba by się przydała, naprawdę, no bo na przykład jeśli jest sparing troszeczkę, że tak powiem, luźniej, ale jak przychodzą, że tak powiem, zawody żużlowe, to generalnie, że tak jeszcze powiem, jedna osoba by się przydała. By się przydała, no. Na przykład po to, żeby trzymać ten buchawy. Bo ja niestety jako drugi mechanik muszę stać z tym drugim motocyklem, w razie awarii pierwszego muszę być zawsze gotowy z drugim motocyklem. Dokładnie. Więc, że tak powiem, ta dodatkowa para by się też przydała. Jak kończymy sezon, to zamawiamy nowe części, nowe silniki. Wtedy wszystko składamy w zimę, no i przygotowujemy się do nowego sezonu. Wtedy są sparingi, treningi, cały czas to wszystko trwa naokoło. Well, it's you know, I always think it's one unit with the team. You know, you gotta, you know, respect the team the way it is. I know I'm a tough cookie and a tough tough guy with my mechanics, but they like me, you know, and they know I'm 100% straight and honest, you know, and they, you know, we talk about a lot of things to work it out and make sure everything is going in the right direction. But I want it to be 100% all the time, you know, and they know that, and they're good guys.